Dzień dobry. Witam Was na lekcji, której tematem jest zmiana roli sektorów gospodarki. Proszę Państwa, gospodarka narodowa to cały kształt działań gospodarczych w ramach jednego państwa. I proszę Państwa, gospodarkę narodową podzieliliśmy na trzy sektory. Sektor pierwszy i zarazem najstarszy to rolnictwo. I oczywiście, czym jest? Uprawa ziemi, chów zwierząt w celu wyprodukowania płodów rolnych, ale również tutaj zaliczamy rybactwo. Leśnictwo i tak dalej. Natomiast, proszę Państwa, drugi sektor to y, przemysł. I czym jest przemysł? Jest to pozyskiwanie zasobów naturalnych ziemi, przetwarzanie ich w dobra konsumpcyjne, czyli takie trafiające do bezpośredniego odbiorcy, konsumenta, i dobra produkcyjne, które trafiają do dalszej produkcji, czyli są środkami produkcji, ale również przemysł to y, produkcja energii elektrycznej, chociażby. I trzeci sektor gospodarki narodowej. To usługi. Czym są usługi? Są to świadczenia, pewne czynności osób bądź firm na rzecz innych osób bądź firm. Proszę Państwa, co jest ważne, usługi nie produkują produktów. Usługi to świadczenia w celu zaspokojenia potrzeb ludzi. Proszę Państwa, oczywiście i przemysł, i usługi w rolnictwie odgrywają różne role w gospodarce, w społeczeństwie. Jakie są to role? Jest to rola społeczna, przestrzenna i ekonomiczna. Funkcja społeczna tych sektorów to oczywiście tworzenie miejsc pracy, ale również zabieranie miejsc pracy, czyli jeżeli pojawia się praca, pracujemy, nasz poziom życia się podnosi, jeżeli tracimy pracę, nasz poziom życia opada, czyli. Tworzenie miejsc pracy i wpływanie na poziom życia ludności, ale również kształtowanie struktury zawodowej, struktury wykształcenia społeczeństwa. Musimy mieć świadomość, że to właśnie przemysł, usługi w danym regionie wpływają na to, że ludzie chcą tutaj zostać, wiedząc, że jeżeli chcą mieć pracę, to muszą w tym, i a nie w innym kierunku się kształcić, bo takie warunki należy spełniać, żeby tą pracę w tym regionie na przykład otrzymać. Funkcja przestrzenna, zmiana sposobu zagospodarowania terenu, zupełnie inne wykorzystanie go, a więc więc po prostu nie czarujmy się przekształcanie środowiska przyrodniczego i nie zawsze to przekształcanie środowiska idzie w dobrym kierunku. Funkcja ekonomiczna, stymulowanie rozwoju społeczno- gospodarczego, pobudzanie rozwoju innych działów gospodarki. Oczywiście jeżeli nie wiem pojawiły się komputery, to komputery miały zastosowanie, w różnych dziedzinach gospodarki. Czyli bardzo często wynalazek napędza kreowanie kolejnych wynalazków i rozwój w innych sektorach gospodarki narodowej. Oczywiście yy, to ma związek z tym, tym, co przed chwilą powiedziałam, przyspieszenie rozwoju technologicznego. Rzeczywiście z każdym kolejnym odkryciem, wynalazkiem yy, przyspieszamy w naszym rozwoju. I proszę Państwa, rozwój w tych sektorach wpływa na kształtowanie bilansu handlowego, czyli jeżeli mamy coś do zaoferowania, to oczywiście będziemy wymieniać się tym z innymi krajami, a to będzie skutkować tym, że... Możemy się bogać. Proszę Państwa, co jest ważne, wraz z rozwojem cywilizacyjnym następuje zmiana znaczenia poszczególnych sektorów. I to pięknie widać w strukturze zatrudnienia. Proszę Państwa, im kraj jest bardziej rozwinięty, bardziej zaawansowany technologicznie, im społeczeństwa są bogatsze, tym większe procentowo mamy zatrudnienie w usługach a spada w rolnictwie. Proszę Państwa, z czego to wynika? No, pomyślmy logicznie. Jeżeli kraj jest nowoczesny, rozwinięty, to rolnictwo jest nowoczesne, zmechanizowane, nie trzeba dużo ludzi. Przemysł zautomatyzowany, skomputeryzowany, nowoczesny, nie trzeba dużo ludzi, a usługi, proszę Państwa, będą usługi, które będziemy mogli zastąpić maszyną, ale raczej ciężko zastąpić lekarza, nauczyciela, prawnika, policjanta maszynami. Co więcej, tych usług jest coraz więcej one są coraz bardziej różnorodne. A dlaczego tak jest? Bo jest zapotrzebowanie na te usługi. I teraz, moi kochani, jeżeli się okaże, że y, społeczeństwo jest bogate i ludzie mają pieniądze, to ludzie z tych usług chcą korzystać, a więc jest na nie zapotrzebowanie. A jeżeli jest dla nie zapotrzebowanie, to na zasadzie podasz popysz, popyt. To te usługi będą dostępne, a jeżeli będą dostępne, to będą zatrudniały ludzi, czyli wzrost zatrudnienia w usługach w krajach wysoko rozwiniętych nie, powinno, nie powinien nikogo dziwić. Natomiast w krajach Najsłabiej rozwiniętych oczywiście będzie głównie zatrudnienie w rolnictwie. Dlaczego? Dlatego, że Ludzie pracują na ziemi po to, żeby wyprodukować sobie jedzenie, a na nic innego nie mają pieniędzy. Co zatrudnienie w przemyśle? Pamiętajmy, że początkowo zatrudnienie w przemyśle rośnie, 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 ale potem się zatrzymuje, a nawet i maleje. Dlaczego przemysł nowoczesny nie potrzebuje dużo ludzi? Bo powiedziałam, on jest mocno zautomatyzowany, skomputery, skomputeryzowany i człowiek z takiego przemysłu jest wypierany. Oczywiście to, co powiedziałam, składa się na trzy fazy rozwoju cywilizacyjnego i mamy takie Etapy, fazy, etap przedindustrialny, industrialny i pozindustrialny. Etap pod, przedindustrialny to taki, gdzie najwięcej ludzi zatrudnionych jest. Gdzie? Oczywiście w rolnictwie. Etap industrialny, gdzie największe zatrudnienie mamy w przemyśle i etap postindustrialny, gdzie największe zatrudnienie mamy w usługach. Zobaczmy. Faza przedindustrialna widzimy, że rolnictwo odgrywa największą rolę najwięcej zatrudnionych, następnie mamy usługi na poziomie podstawowym i najniższe zatrudnienie w przemyśle. Oczywiście widzimy, że to się zmienia, spada w rolnictwie, rośnie w przemyśle i bardzo powoli rośnie w usługach, i przechodzimy do fazy industrialnej, w której największe zatrudnienie mamy m, przez pewien czas widzimy w przemyśle, spada konsekwentnie w rolnictwie i zaczyna rosnąć w usługach. I faza postindustrialna, kiedy usługi cały czas mocno się rozwijają, przemysł zaczyna spadać stabilizować się i oczywiście mocno spada rolnictwo i pojawia nam się faza informacyjna. W ostatnich latach, szczególnie w krajach bardzo wysoko rozwiniętych, obserwujemy potężny wzrost znaczenia informacji. Proszę Państwa, doskonale zdajemy sobie sprawę, że informacja to, 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 to tak naprawdę. Władza i pieniądze. Jeżeli mamy dostęp do odpowiedniej informacji w odpowiednim czasie, to możemy, możemy dużo zdziałać. I proszę Państwa, dlatego niektórzy naukowcy zaczęli z usług wyróżniać kolejny sektor, który nazwiemy usługami zaawansowanymi. I są to usługi, z których korzystają właśnie przedsiębiorstwa i firmy. I te usługi polegają na zdobywaniu informacji, przetwarzaniu tych informacji oraz dostarczaniu tychże. Oczywiście, jakie usługi będą z tego korzystać? Usługi reklamowe, usługi finansowe, usługi ubezpieczeniowe, usługi edukacyjne, usługi doradcze i tym podobne. Fazę y, rozwoju, w której dominują właśnie te usługi zaawansowane, będziemy nazywać fazą informacyjną. Proszę Państwa o zmianie roli poszczególnych sektorów gospodarki narodowej. Informuje nas również y, PKB, czyli udział danego sektora tworzeniu produktu krajowego brutto lub wartości dodanej brutto. Przypomnijmy sobie, czym jest wartość dodana brutto. To wartość wyrobów i usług wytworzonych w ciągu roku przez wszystkie krajowe podmioty gospodarcze pomniejszona o koszty, które są związane z ich wytworzeniem. I tutaj, proszę Państwa, podobnie jak w strukturze zatrudnienia, również obserwujemy właśnie, że na udział tworzenia produktu krajowego brutto czy wartości dodanej brutto największy wpływ mają usługi, przemysł i rolnictwo, jeżeli mówimy o kraje wysoko rozwinięte. W najbardziej rozwiniętych krajach udział usług w zatrudnieniu, w tworzeniu PKB i wartości dodanej brutto będzie przekraczał 70%, a w krajach najsłabiej rozwiniętych nie będzie przekraczał 50%. Tak jak powiedzieliśmy, notujemy zmianę roli sektorów gospodarki narodowej i pamiętajcie, że w większości krajów największe znaczenie, jeżeli chodzi o zatrudnienie i produkt krajowy brutto, mają. Usługi. I po tym możemy też, tak jak powiedziałam wcześniej, różnicować, czy kraje są bogate czy biedne. I tak doskonale zdajemy sobie sprawę, że w krajach najbogatszych największe zatrudnienie jest w usługach, albo w krajach małych, które są typowo turystycznymi krajami. Struktura zatrudnienia, udział usług w ogólnej strukturze zatrudnienia. W krajach najbogatszych, oczywiście, jak widzimy, Europa jest on najwyższy, w krajach najbiedniejszych ten odsetek jest najniższy. Przeanalizujmy diagram. Proszę Państwa, Niemcy, kraj tutaj najbogatszy. Widzimy, że stosunek zatrudnienia w usługach jest bardzo duży. W rolnictwie jest rzeczywiście najmniejszy. Przemysł na wysokim poziomie, ale widzimy, że struktura zatrudnienia spadła. Usługi cały czas rosną. Chiny, oczywiście wzrost usług, pamiętajmy, ale tutaj będzie wzrost przemysłu. Wiemy, że to jest tak naprawdę produkcja światowa i spadek w rolnictwie. Bangladesz, mamy spadek w rolnictwie, ale ten udział w rolnictwie jest bardzo wysoki. Jak widzimy, z tych krajów udział w usługach jest najniższy. Notujemy wzrost w przemyśle. Bahamy, kraj oczywiście, turystyczne, a więc usługi na bardzo wysokim poziomie i jeszcze wzrosły, przemysł się chyba stabilizuje i rolnictwo spada. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę, że wszędzie, w każdym z tych krajów, notujemy wzrost zatrudnienia w usługach. Udział usług wartości dodanej brutto. No, oczywiście, bardzo się to pokrywa ze strukturą zatrudnienia w usługach. Kraje najbardziej rozwinięte mają największy udział usług wartości dodanej brutto. Kraje słabo rozwinięte, oczywiście, mały. Co jest przyczyną zmian znaczenia poszczególnych sektorów gospodarki narodowej. Dlaczego znaczenie rolnictwo spada, a usług rośnie? Proszę Państwa, postęp cywilizacyjny, a z nim oczywiście związany jest postęp technologiczny i wzrost zamożności społeczeństw jeżeli jesteśmy coraz bogatsi i społeczeństwa są coraz bogatsze i gospodarki krajów są coraz bardziej bogate w związku z tym co się dzieje mamy pieniądze na inwestycje i dla rolnictwa kupimy maszyny, nawodnienia, yy, odpowiednią chemię i tak dalej. I to sprawia, że w rolnictwie człowiek zostaje wyparty przez mechanizację, automatyzację, komputeryzację i yy, nie trzeba zatrudniać tam dużo, roli, dużo ludzi, co nie znaczy, że rolnictwo w tych krajach nie jest ważne i jest zmarginalizowane. Oczywiście, że nie. Nadal produkujemy, eksportujemy, ale zatrudniamy coraz mniej ludzi, bo technologia nam na to pozwala. Podobnie proszę Państwa. Przemysłem. szczególnie przemysł nowoczesny, ale tak naprawdę każdy przemysł jest coraz bardziej zautomatyzowany, zmechanizowany i za każdym razem, kiedy zmieniamy linię technologiczną w zakładzie przemysłowym, to prawdopodobnie będzie to związane z redukcją zatrudnienia, bo im nowsze maszyny, urządzenia, tym mniej obsługowe, tym mniej ludzi jest potrzebnych do ich ustawiania, sterowania, kontrolowania czy zarządzania. W związku z tym tutaj tracimy zatrudnienie, a zyskujemy w usługach. Dodatkowo pojawiają się nowe usługi, o których wcześniej byśmy nie pomyśleli. Chociażby taki banalny przykład. Proszę Państwa, ile jest klinik weterynaryjnych, tak? I czy ktoś, nie wiem, 30 lat temu by pomyślał, że psu można zrobić taką samą operację na biodro jak człowiekowi, może tak, ale to były wyjątkowe sytuacje. Ludzi nie było na to stać, a więc jeżeli nie było stać, to nie było zapotrzebowania, nie było zapotrzebowania, to tych usług w Polsce na przykład świadczono mało, im społeczeństwo jest zamożniejsze, tym więcej różnorodnych i czasem bardzo wyszukanych usług, dlatego że społeczeństwa na to stać. Dużo salonów kosmetycznych, dużo gabinetów weterynaryjnych, dużo gabinetów. Yy... Terapeutycznych, i tak dalej, i tak dalej, bo to świadczy o zamożności społeczeństwa. To rewelacyjnie się przekłada. Kiedy chcemy analizować dane, kiedy chcemy analizować rolnictwo, przemysł czy usługi w Polsce, musimy korzystać z danych, i tak naprawdę problemem jest tutaj klasyfikacja poszczególnych działalności do danego sektora gospodarki narodowej. I co jest ważne, tutaj opieramy się na polskiej klasyfikacji działalności. Rolnictwo, sekcja A. Zaliczamy tutaj rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, przemysł, BCD, górnictwo i wydobycie, przetwórstwo przemysłowe, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych. E, dostawa wody, gospodarowanie ściekami, i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją. I teraz usługi. Usługi, proszę Państwa, od F do U, czyli budownictwo, handel hurtowy i detaliczny, w tym naprawa, transport i gospodarka magazynowa, działalność związana z akwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, informacja i komunikacja, działalność finansowa i tak dalej. Pamiętajmy, że jest to usystematyzowane i jest to spójne z innymi podobnymi systemami klasyfikacji w innych krajach. Oczywiście musimy pamiętać, że te granice, czasem mamy bardzo, taki, mamy dużą trudność w rozróżnieniu, co będzie jeszcze usługami, a już nie przemysłem, albo jeszcze przemysłem na przykład, a już nie usługami. Czasem te granice między poszczególnymi sektorami się zacierają. Na przykład przemysł to... Wydobywanie zasobów naturalnych ziemi, pozyskiwanie i przetwarzanie, ale również do przemysłu wrzuciliśmy coś, co tak naprawdę powinno być usługą dostawę wody czy dostawę energii elektrycznej. Budownictwo z kolei to świadczenie usług, ale kiedy pomyślimy o budowie wielkich autostrad, o budowie wielkich hal, kombinatów itd., to aż się prosi, żeby to zaliczyć do produkcji. A z kolei działalność film, film informatycznych, y, tworzenie oprogramowania, okej, okay, to jest usługa, ale nie wiem, y, tworzenie gier, wgrywanie ich albo oprogramowania, wgrywanie ich na dyski, produkowanie tych dyskietek, tych dysków, tych płyt i ich sprzedawanie, to już de facto jest produkcją, ale zaliczamy do usług. I o ile produkcja oprogramowania będzie, mimo że jak powiedziałam, produkujemy te płyty na przykład, będzie to jednak działalność usługową, natomiast musimy mieć świadomość, że bardzo często oprogramowanie jest częścią integralną gotowych produktów, które sprzedajemy i produkujemy w zakładach przemysłowych. W związku z tym musimy mieć świadomość, że to IT będzie i zarówno integralną częścią przemysłu, jak i tego sektora usługowego. To tyle, jeżeli chodzi o zmianę roli sektorów gospodarki. Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam na kolejne spotkanie. Pozdrawiam serdecznie.